Pokój numer 21 z gościem no, specjalnym, jakby nie było, MVP meczu ze Stalą Mielec. No, dwa kolejne mecze z bramką, także warto o tym porozmawiać. No i też myślę, że nie jeden tutaj kibic zachwycony płucami zespołu, także chyba dobra pora, lepszej chyba trafić nie mogliśmy, bo jednak bramki, asysty, także Dominik, dobry wieczór, dziękujemy Ci za zaakceptowanie zaproszenia. Wczoraj meczyki, ale myślę, że pokój jednak ważniejszy mimo wszystko, także dziękujemy i no i co, i zaczynamy. Najpierw sobie tak na wstępie my porozmawiamy z Dominikiem i oczywiście od razu będziemy zaraz udzielać głosu. Każdy, kto chce zadać pytanie, to zapraszam, tylko od razu na wstępie mówimy, że zmieniamy troszkę formułę i tym razem będzie to działać w taki sposób, że będą maksymalnie trzy pytania od jednej osoby i te pytania, i ta osoba będzie miała zabierany głos, bo ostatnimi czasy za dużo ludzi jednocześnie mówi i to potem się po prostu słabo słucha, więc zrobimy tak, że każdy będzie mógł zadać swoje trzy pytania. Zabieram głos, następna osoba będzie mogła zadać pytanie. Jeśli ktoś będzie chciał kolejny raz zadać pytanie, to jak najbardziej może o ten głos poprosić. Także w ten sposób będziemy działać. Dominik, to ja zapytam. Jakbyś opisał w swoich paru słowach to, co się wydarzyło w Mielcu? Czy ten wynik odzwierciedla grę Widzewa, czy jakby już ciebie to nie interesuje, najważniejsze są trzy punkty i no i jakbyś swoją grę ocenił w tym meczu, bo myślę, że tutaj ta zawziętość, charakter i tak dalej doprowadziła do tego, to takie te 3-0 to może troszkę nie odzwierciedla przebiegu całego meczu, natomiast ten twój charakter na boisku pokazywany praktycznie w każdym meczu, jakby można powiedzieć, że wyciągnął ten wynik i wróciliśmy do Łodzi z trzema punktami, ale głównie chyba dzięki właśnie głębokiej wierze w to, że jednak można to wygrać i tutaj to zwycięstwo po prostu zostało wybiegane. Dobry wieczór wszystkim. No, tak jak mówisz, no, ten mecz przede wszystkim wybiegany, no, jeśli chodzi o właśnie tutaj dwie różne połowy. W pierwszej gdzieś głęboka defensywa w naszym wykonaniu, gdzieś sporadyczne nawet wyjścia tam z akcjami. W drugiej gdzieś po prostu też jakoś może nie narzuciliśmy swojego tempa, ale po prostu gdzieś te skuteczne ataki wyprowadzaliśmy. No to, i tak jak powiedziałeś też, ta cierpliwość, gdzieś ta konsekwencja w grze obronnej, no i potem gdzieś mieliśmy troszeczkę więcej sił od przeciwnika i te akcje wyprowadzaliśmy skuteczne. No i trzy punkty gdzieś przywozimy do Łodzi. Także no tutaj ten mecz, dwie różne połowy można powiedzieć, i no ale przede wszystkim skutecznie. Sławek? Cześć, Dominik Zizu z tej strony. Słuchaj, myślisz, że Widzew cały czas się uczy tej ligi i Widzew z meczu z Pogonią Szczecin, a Widzew z meczu ze Stalą Mielec, no to jednak już jest trochę inny Widzew, że jednak ewoluuje ta drużyna? No na pewno ewoluuje, bo to raz, że no to widać po naszej grze, po zachowaniu, gdzieś pierwszy mecz też jakby fajnie weszliśmy w ten sezon, gdzieś takim naszym troszeczkę tej świeżości do tej ekstraklasy wprowadziliśmy, ale gdzieś może troszeczkę byliśmy zbyt optymistycznie nastawieni, gdzieś nas przeciwnicy troszeczkę wypunktowywali, a teraz my zagraliśmy ze Stalą Mielec troszeczkę właśnie w ten sposób, jakby bardziej wyrachowanie, tak z tego meczu można taki wniosek wziąć, także na pewno to z każdym meczem się uczymy, po każdym meczu jest analiza i wyciągamy wnioski, także tutaj cały czas pewnie będzie to tak wyglądało. To zanim my zaczniemy dalej, Sławek, to tutaj mamy pierwszą osobę chętną do zadania pytania, także Brad Pitt, dobry wieczór i słuchamy. Dobry wieczór, cześć wszystkim. Witam pan Dominik i dziękuję pan Dominik. No i właśnie może tak tytułem wstępu pierwsze pytanie ode mnie będzie, no bo nie będę pytał Dominik, czy do ciebie dotarła ta akcja na Twitterze, bo pewnie no, dotarła do połowy Polski, więc do ciebie siłą rzeczy też. Jak ty to odebrałeś? No bo tak patrząc na trendy na Twitterze, no to przebiłeś nawet królową Elżbietę, także
Także jak odebrałeś tę całą akcję? No tak, tutaj pozytywnie gdzieś tutaj wczoraj śledziłem się, trochę śmiałem pod nosem, także pozytywnie. Miło, taka popularność w sensie, no tutaj na Twitterze, także no ja sam tej akcji do końca, szczerze powiem, nie do końca rozumiem, ale bardzo pozytywnie ją odbieram i bardzo mnie tutaj cieszy. No, słusznie, że pozytywnie, no bo myślę, że tylko i wyłącznie pozytywny był zamysł, także dobrze to odebrałeś. Drugie pytanie mam takie o twoją pozycję na boisku, bo tak patrząc na przekrój całej twojej kariery, no ja cię zawsze kojarzyłem jeszcze z pierwszej ligi, z Sandecji, czy wcześniejszych klubów, no jako takiego typowo skrzydłowego, ewentualnie wahadłowego. Teraz jesteś głównie środkowym pomocnikiem. Chciałbym cię zapytać, no gdzie ty się tak naprawdę najlepiej czujesz? Ja wiem, że tutaj poprawna politycznie odpowiedź będzie taka, że znaczy byłaby taka, że zagrasz tam, gdzie trener chce i tak dalej, że tobie to bez różnicy i w ogóle, ale zachęcałbym cię, żebyś tak jednak ciut mniej dyplomatycznie powiedział, gdzie ty najbardziej lubisz po prostu grać. No ja osobiście przyznam się, że preferuję widzieć ciebie w środku zdecydowanie niż na boku i to najlepiej na tych dwóch, znaczy na jednej z tych dwóch dziesiątek niż, a w dalszej kolejności powiedzmy na ósemce, ale to jest tylko gdzieś tam moje zdanie jako kibica. Chętnie bym usłyszał, jak ty to widzisz, tak no, znając tak naprawdę już siebie na każdej możliwej pozycji prawie, że nie? No tak, tutaj widzę, praktycznie już grałem na wahadle, skrzydle, w środku pola, na tych dziesiątkach. No tak, ja ogólnie swoją tą przygodę z piłką zaczynałem gdzieś na środku pola, potem gdzieś przeszedłem na skrzydło i potem gdzieś sporadycznie, nie wiem, wahadło przez dłuższy czas, także no już tych pozycji trochę było. No ja generalnie się czuję gdzieś najbliżej środka pola i oczywiście każdemu zawodnikowi wydaje mi się, że najlepiej jest atakować, także mi też najbardziej lubię atakować, także im wyżej bramki przeciwnika, tym lepiej. No ale teraz gramy w takim ustawieniu, w jakim gramy i tam staram się odnajdywać jak najlepiej. Się uczę tej pozycji cały czas, tej ósemki tutaj w środku pola, także no staram się wyciągać wnioski po każdym meczu i poprawiać te swoje błędy, które tam popełniam i ewentualnie to, co dobre, kontynuować. A jeszcze tak dopytam, może trzecie pytanie, jeżeli tyle mi przysługuje, no to tak nawiązując może do pytania drugiego i do kontuzji Fabio Nunesa. Swoją drogą, no myślę, że mogę tutaj wyjść przed szereg i pozdrów Fabio od wszystkich kibiców. Myślę, że reszta się pod tym podpisze i mamy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. Ale powiedz mi, czy, no bo pierwsza myśl, kto będzie grał na lewym wahadle, no to dla wielu osób była, że to możesz być ty, patrząc na naszą kadrę. Ty albo któryś z prawych obrońców. I jeżeli możesz zdradzić oczywiście, czy jest w ogóle temat, że jesteś tam rozpatrywany jako jedna z opcji, czy raczej zostajesz w środku? Na pewno gdzieś pewnie trener będzie brał mnie też pod uwagę na tej pozycji. Teraz grał Matu Milosz i widać, że tam że to jest doświadczony zawodnik i także pewnie z każdym tygodniem treningów będzie jeszcze lepiej wyglądał. A no ja już od początku sezonu praktycznie gdzieś trener mnie tam na treningach często ustawiał na tym, na wahadle, gdzieś mnie tam próbował, także no pewnie pod uwagę jestem brany, ale tutaj na najbliższy mecz no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No dzięki serdeczne za odpowiedzi. Od siebie dodam, że bardzo się cieszę, że jesteś naszym piłkarzem. Mam nadzieję, że będziesz nim jak najdłużej, będziesz się dalej rozwijał, przynajmniej w takim tempie, w jakim się rozwijasz, no bo myślę, że każdy, kto śledzi widzę w ostatnich chociażby kilku sezonach, no to widzi, że Dominik Kuntę, który u nas zaczynał, a ten, który jest teraz, to są dwa różne pany Dominiki, że tak się wyrażę. Także idź chłopie dalej w tym kierunku, bo to będzie dla dobra nas wszystkich. I pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. I oczywiście te trzy pytania to są takie umowne. Teraz będę zabierał głos, ale jak będziesz chciał coś więcej dodać bądź zapytać, to jak najbardziej
Nie ma problemu, będziemy tego głosu udzielać. To ja chciałem zapytać, Dominik, czy ty uznałbyś ten okres Widzewie jako najlepszy moment w swojej karierze? Jeszcze dziękuję za tę poprzednią wypowiedź. Jeszcze raz pytanie, w sensie za najlepsze... Czy uważasz, że ten okres Widzewie, czyli ten trzeci sezon, który teraz się zaczyna, czyli załóżmy te 3 lata, które prawdopodobnie się spełnią, prawda? 3 sezony. Czy według ciebie to jest w twoich oczach najlepszy moment w twojej karierze? No wiadomo, grasz w Ekstraklasie, natomiast czy ty czysto piłkarsko czujesz, że to jest po prostu najlepszy moment, w jakim miałeś do tej pory po prostu, że tak powiem, występować? No, była tutaj Sandecja i tak dalej, ale czy czysto piłkarsko to, jak ty się czujesz, czy uważasz, że to jest po prostu najlepszy moment, w jakim ty się odnalazłeś jako piłkarz? To może Dominik, zanim odpowiesz, to jeszcze pytam do tego pytania tutaj Patryka, bo często jest tak, że piłkarze zmieniają kluby, wiadomo, tak, to jest wasza praca, raz jesteście w tym klubie, raz w innym i obserwuję tą piłkę już od wielu, wielu lat naszą i mam wrażenie, że nieraz piłkarz trafia na swoje tak zwane miejsce na ziemi, że przychodzisz do danego klubu i wszystko ci pasuje, środowisko, drużyna, cała otoczka, miasto i tak dalej. I tam, gdzie nie mogłeś się rozwinąć, nie mogłeś zaprezentować w pełni, w innym miejscu natomiast właśnie trafiasz na te swoje miejsce na ziemi, na ten punkt. Czy widzę właśnie jest takim twoim teraz miejscem na ziemi i masz właśnie wrażenie tutaj, tak jak Patryk pytał, czy to jest najlepszy twój okres? No, patrząc pod uwagę, no ten trzeci sezon zaczynam, widzę, tak, także gdzieś poprzedni udany, pierwszy gdzieś średni, teraz zacząłem też, wydaje mi się, że no najlepiej na razie, no także tutaj nawet w tej mojej poprzedniej przygodzie gdzieś w Ekstraklasie w innych klubach, no to tutaj zdecydowanie tutaj dużo gram i mam teraz jeszcze liczby, także no cieszę się z tego. No czy to tutaj miejsce na ziemi? No na razie tak to może wyglądać, także no ja mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie, bo tutaj naprawdę jest świetne, świetne miejsce do gry w piłkę, także no mam nadzieję, że to właśnie tak to będzie wyglądało, że cały czas tutaj będę szedł do przodu. Teraz są stworzone warunki, super, trener nas tutaj z każdego praktycznie wyciąga maksa, przynajmniej tak jak na moim przykładzie, także no się cały czas rozwijam, także tutaj bardzo dobrze się czuję. To jak już trzymamy się tych 3 pytań, to ja od razu Sławek i Dominik zadam kolejne. To Dominik, na pewno kojarzysz ten moment z kulis po meczu z Podbeskidziem, gdzie trener szczęśliwy łapie cię za ramiona, z tego co pamiętam, i krzyczy do ciebie, wykrzykując tak dosyć wymownie, że musisz tu zostać. Więc ja się zapytam co do tego momentu, czy kiedy była ta saga taka pozostania twojego w Widzewie, czy w twoich oczach, no chyba już można o tym powiedzieć, czy był jakiś taki moment, który zagrażał temu pozostaniu, czy to jednak było tylko takie pompowanie trochę balonika przez media i tak dalej i nie było nawet najmniejszego zagrożenia, abyś ty w Widzewie został? I troszkę rozszerzając pytanie, to czy jeśli była jakaś oferta, to czy możesz zdradzić skąd? Nie, no generalnie ja chciałem bardzo zostać i tutaj jakieś tam tylko szczegóły były jakieś tam problemami, ale to gdzieś przy awansie gdzieś to wszystko tam jakby się tam rozmyło, także no także tyle, no ja mówię, ja chciałem zostać, się tak wszystko poukładało, że tak wyszło i tyle, a no to jak trener bardzo też chciałbym został, jeśli tutaj trener na mnie stawia, no także no mówię, jest tyle, bardzo dużo plusów, także no tutaj nie widziałem też innej opcji, no a z innych klubów raczej nic konkretnego nie było, także nawet nie ma tematu. Czyli z tego co powiedziałeś, to wnioskuję, że gdyby Widzew nie awansował w tamtym momencie, to twój jakby twoje zostanie w Widzewie jednak było zagrożone, tak? No bo tak zrozumiałem, że gdyby tego awansu nie było, to gdzieś to mogłoby się rozmyć. No wtedy jakby, nie wiem, może jakieś inne wtedy zapisy w kontrakcie, by to się może, nie wiem, przedłużało, tak, że no gdzieś tam może tutaj takie kwestie byłyby trudniejsze do zagadania, tak? Ale to mówię, jakieś tam formalności, a
ale generalnie to potem już poszło wszystko gładko. Okej, dobra, to na ten moment z mojej strony to wszystko. Oczywiście zapraszam słuchaczy wszystkich, którzy są tutaj na pokoju i tych, którzy będą za chwilę pewnie do zabierania głosu. Sławek, oddaję Ci głos i ja sobie na następne parę chwil przygotuję kolejne pytania dla Dominika, chyba że ktoś wcześniej je zada. Dobra, Dominik, mam takie pytanie, no bo wiadomo, jaki mecz się zbliża, tak? Z kim teraz będziemy tutaj się potykać w sercu Łodzi? Pewno dla ciebie to też jest wyjątkowy mecz, w końcu będziesz grał przeciwko swojemu bratu. Powiedz, często miałeś okazję potykać się z bratem? No, zdarzały się takie mecze gdzieś jeszcze, ja w Tomilu, on był w Rekowie gdzieś tam, ale to takie epizody gdzieś... W sensie tam on wtedy jakby był główną postacią Rakowa, ja tam gdzieś wchodziłem, także no to mi tak na pierwszą myśl taką mam ten mecz jeszcze, to nie wiem, sprzed 3-4 lat, a wcześniej to już chyba nie było nic więcej, na podwórku. A to jest tak pół żartem, pół serio, na raku w lanki czy wkręty? Nie, nie, no ja tu wkręty i ja na meczu to życzyłbym sobie, żebyśmy tam sobie nie odpuszczali, tak, żebyśmy grali jak na podwórku, niech tam nie ma zmiłu i tego, także tutaj Patryk też na pewno no nie odpuszcza i też chciałbym, żeby nie odpuszczał, ja nie będę odpuszczał i będzie, żeby jak z jak najlepszej strony się pokazać. Ale już rozumiem, jakieś rozmowy braterskie są o tym meczu, jakieś szpilki już idą, tak? No, Szyderka, tam wspominamy w rozmowach. Teraz jestem u siebie, tu na Mazurach, to już tam też rodzinka, praktycznie wszyscy chcą być, także no tutaj jest no ciekawie się zapowiada. Czyli rozumiem, że w sercu Łodzi duża delegacja, tak? Z rodziny Kunów, która się pojawia w niedzielę tak, następną. Tak, z mazurskich stron, no także tutaj. A to ja tylko dodam, ja tylko dodam do tego meczu, czy poinformowałeś brata, że punktów z Łodzi nie wywiezie? No, życzyłbym sobie tego, żeby tak było, także, ale no wiadomo, z kim gramy, jaka to jest siła w polskiej lidze, także no to na pewno dobrze, że mamy teraz ten czas, żeby tutaj potrenować troszeczkę, jeszcze coś tutaj doszlifować i no na pewno będziemy musieli zagrać najlepszy mecz w tym sezonie, żeby tutaj te punkty zostały w Łodzi. Sławek, mamy kolejnego tutaj mówcę znanego wszystkim, Bojan. Dobry wieczór, dawaj, zapraszamy. Dobry wieczór wszystkim, siema. Tak na początku chciałem powiedzieć, dziękuję pan Dominik. Tak na początek. A mam takie pytanie do ciebie, Dominik. Bardziej mnie tak interesują sprawy treningowe. Czy wy po treningach macie możliwość, żeby trenować indywidualnie? Nie wiem, zostać gdzieś na Łodziance, czy macie taką możliwość? Nie wiem, nie pytałem się o to trenera, także no to na pewno nikomu by nie zaszkodziło, także no, ale raczej nie ma, nie, nikt, raczej nie, nikt mi nie jest wiadomo, nie ma że coś chętnych. Robił. Nie, no chętni by się znaleźli pewnie, ale nie wiem, jak to by się miało do... No to jest ciekawe właśnie, ja też zawsze się zastanawiam, żeby tutaj zawsze wiadomo, że ten trening drużynowy to jest troszeczkę mało, ja też staram się gdzieś w domu jeszcze ewentualnie, ale coś tam dorzucić od siebie, bo to wiadomo, że to tak... Nie, no, zrozumiem źle, nie mówię, że jakiś trening właśnie indywidualny, nie wiem, fizyczny czy coś, tylko trening, nie wiem, tak jak stałe fragmenty, przykładowo mamy zawodników, którzy wykonują te stałe fragmenty, czyli nie wiem, szlifowanie tych stałych fragmentów dorzutek, nie wiem, coś w tym stylu, czy jest w ogóle taka możliwość w klubie, no bo wydaje mi się, że no w klubach, no w tym bardziej w Ekstraklasie, no powinna być taka możliwość, jeżeli piłkarze, no dalej to szlifowali. Tego to pytam, czy jest taka możliwość w klubie? No zgodzę się, że tutaj jest taka potrzeba, czy jest taka możliwość, to nie wiem, bo to wiadomo, że to nie są jakby nasze ośrodki treningowe, także nie wiem, jak to tam jest z pozwoleniem ewentualnym. Czyli Dominik, no, kolejny argument do bardzo przygotowania. Słuchajcie, ładnie zrozumiałem. Nie przekrzykujcie się. Sławek, niech Bojan zada te swoje pytania, które ma i potem będziemy dalej. Widzę, że Marek też poprosił o głos, także Bojan,
Jeszcze dwa pytania i potem daję głos następnej osobie, żebyśmy tak, sobie nie wchodzili w słowo. Chciałem po prostu dopytać, że nikt, żaden zawodnik po prostu o takie rzeczy, o indywidualne jakieś treningi, nikt nie dopytuje, tak? Z tego co wiem, to nie. Dobra, dzięki. Dzięki. No dobra. Bojan na razie swoje pytania zadał. Dobry wieczór, Marek. Widzę, że poprosiłeś o głos, także tak jak mówiłem wcześniej, każdemu dajemy na początek trzy pytania, potem oczywiście ten głos będzie udzielany ponownie. Dzięki, dobry wieczór. Jak zwykle dziękuję pan Dominik. To trzy pytanka. Po pierwsze, z kim najlepiej się współpracuje gra Dominikowi w Widzewie? Pytanie drugie, kiedy sprowadzi brata do Widzewa? I pytanie trzecie, które miejsce Widzew zajmie na koniec sezonu? Dzięki. No, witam. No tak, pierwsze pytanie. No tutaj no ostatnio tak jak sobie tak bym miał rozmyślać o takim pytaniu, to naprawdę teraz mamy fajnych zawodników gdzieś, nie wiem, Julek, Marek, Patryk Lipski, także no tacy fajnie się tutaj gdzieś z nimi współpracuje. W sensie mamy taki zespół do grania w piłkę, praktycznie z każdym możemy fajnie tą piłkę wymieniać i cieszyć się tą grą, także tutaj myślę, że fajnie jest drużyna skonstruowana, że gdzieś pod tym właśnie względem gry w piłkę jesteśmy fajnie tak skonstruowani, stworzeni. No brat pewnie teraz ciężko go ruszyć z Rakowa, gdzieś tam ma ugruntowaną pozycję, a które miejsce zajmiemy, no mamy jasno określony cel na razie, także trzeba go jak najszybciej osiągnąć i tyle. A propos tego miejsca, Dominik, dopytam, czy wy macie jakiś system premiowania w drużynie, jeżeli oczywiście może zdradzić, to jest tajemnica, w zależności od lokaty, jaką zajmiecie, czy po prostu za cel, który macie wyznaczony przez władze klubu? To nie chciałbym się teraz tej kwestii wypowiadać, także to może nie wiem, do prezesa się lepiej na razie. Nie ciągniemy cię za język, broń Boże. Tak. Chyba mamy jakiś problem z połączeniem. Halo? Halo, tak? Nie, jest okej, dobra. Jest okej. To ja zapytam, Dominik, to o ten sezon. Czy ty jesteś zaskoczony postawą Widzewa na tle rywali, których mieliśmy do tej pory? Czy spodziewałeś się tak już? Wiadomo, że jesteś no, zawodnikiem i częścią zespołu i pewnie troszkę niekomfortowo jest mówić, natomiast no zgodziłeś się, więc wyjścia nie ma. I tak mam takie pytanie, czy po prostu ty jesteś zaskoczony pozytywnie tym, że my jesteśmy na tym miejscu, jakim jesteśmy i mamy tyle punktów, ile mamy, czy jednak spodziewałeś się po prostu tego, że odpalimy i że idzie to w dobrym kierunku i po prostu te punkty się pojawią? Czyli na pewno przed sezonem gdzieś myślałem, jak to będzie wyglądało, gdzieś jechaliśmy na pogoń, wiadomo, to był trzecie miejsce, tak, Pogoń zajęła, także jeśli to takie było zastanawianie się właśnie, to będzie, czy nas po prostu rozjadą, czy się postawimy, no i gdzieś ten mecz pokazał, że możemy rywalizować z każdym gdzieś na właśnie na pewnych warunkach w Ekstraklasie i gdzieś może uwierzyliśmy dzięki temu w to, że możemy właśnie powalczyć w tej Ekstraklasie i na razie to gdzieś fajnie się wszystko układa i mamy te 16 punktów i naprawdę dobrze to wygląda, także no pewnie wszyscy jesteśmy trochę zaskoczeni gdzieś tym pozytywnym świetle, tą naszą postawą. Chociaż ja teraz myślę, tak nie myślałem tak długoterminowo, raczej starałem się z meczu na mecz i tak do tego podchodzę dalej, także mamy te 16 punktów i na razie to fajnie wygląda. A według ciebie, jakbyś tak mógł strzelić, nie wiem, trzy rzeczy, takie pierwsze, które przychodzą ci do głowy, różnice między tą Ekstraklasą a pierwszą ligą, bo trzeba na przykład powiedzieć, że niektórzy piłkarze z naszej drużyny, którzy wyglądali, no powiedzmy sobie w cudzysłowie, tak sobie w pierwszej lidze, albo mieli taką sinusoidę góra-dół, no w Ekstraklasie wyglądają fenomenalnie na przykład. No.
Znaczy, no tak jak pierwsza myśl, to wydaje mi się po prostu te wyszkolenie po prostu indywidualne zawodników, gdzieś tak jak, nie wiem, doświadczyliśmy tego w meczu, nie wiem, z Lechią, tak, Flavio, czy te indywidualności są po prostu dużo większe, te czy z Legią, Josue, czy ten, i potrafią takim jednym zagraniem odmienić losy meczu, to na pewno pierwsza różnica. No a więcej, no... A uważasz, że płynność w Ekstraklasie jest większa, że ta pierwsza, bo ja mam takie odczucie, że pierwsza liga jest bardziej rwana, tak? Więcej jest tej walki takiej wręcz i mniej tego grania w piłkę, więcej płynności gry jest zdecydowanie w Ekstraklasie. No możliwe, że tak jest, ale też tutaj jak ja teraz myślę o tym, to gdzieś w pierwszej lidze my więcej, dużo razy musieliśmy gdzieś prowadzić grę i grać w ataku pozycyjnym, tutaj możemy gdzieś w większości meczy też z racji przeciwnika jesteśmy zmuszeni do gry w defensywie, także gdzieś potem troszeczkę tego miejsca więcej jest na wyprowadzenie ataku, bo przeciwnik więcej angażuje ludzi do akcji ofensywnych, potem mówię, gdzieś się robi tego miejsca i tak jak w meczu, nie wiem, z Mielcem czy z Krakowią, no to fajnie to wykorzystaliśmy, także tak, taka tu myśl mnie naszła też. Jasne, a na przykład wyprowadzenie piłki od tyłu, wiadomo, że trener Niedźwiedź no nie znosi tak zwanego w żargonie piłkarskim lagowania, tak, i chcemy grać piłką od tyłu, od bramkarza i w pierwszej lidze miałem wrażenie, w niektórych meczach sami sobie robiliśmy kuku, a tutaj to wygląda bardzo dobrze czasami, momentami świetnie. Myślisz, że to jest pokłosiem zmiany ligi, czy jednak tej pracy, którą już wykonaliście i po prostu z każdym tygodniem treningu, z każdym tygodniem ćwiczeń nad tym po prostu wychodzi to wam lepiej? Czy to czas, czy liga? No to faktycznie można by było się zastanowić, bo pewnie jedno i drugie, bo gdzieś już jesteśmy jakby z trenerem Niedźwiedziem, nie wiem, ten ponad rok. I gdzieś pewnie tutaj też to złapaliśmy. No w pierwszej lidze też gdzieś na początku fajnie, potem gdzieś troszeczkę gorzej to wychodziło. No ale tu początek w Ekstraklasie też gdzieś w większości przypadków przeciwnik nas nie może połapać, chociaż wiadomo, że to nie jest jeszcze idealnie i cały czas to doskonalimy i też na innego przeciwnika jest to innego przygotowywane, a na innego co innego. Także tutaj pewnie to wszystko gdzieś tego wszystkiego po trochu. Ten czas i też ta zaskoczenie może dla ligi na razie nasza gra i mi się wydaje, że te dwie rzeczy. Jasne. Dobra, teraz Piotrek Sidek jest z nami. Dominik, to jest największy twój fan na Twitterze, także Piotrek, oddaję głos. Antena do twojej dyspozycji. Jestem, cześć Dominik. Cześć. Wszyscy Twitterowicze. No, czy jestem największy? Największy jest Dominik, ja to tylko po prostu podziwiam jego grę. Ja mam do ciebie, Dominik, pytanie takie, bo generalnie zacząłem być takim dość dużym fanem w momencie, gdy się wzruszyłem, jak mój ojciec zaczął płakać, patrząc na twoją grę i jakby to powiedzieć, no, porównując cię do naszej legendy Widzewa, tutaj Włodka Smolarka. I mam pytanie, czy ty kiedyś ktoś ci o tym mówił, że te twoje ruchy i gdzieś tam motoryka grania, bycia wszędzie i tak dalej jest trochę do pana Włodka podobne i czy ktoś ci jakby wspominał w tej kwestii? Nie, no tam takie luźne rozmowy gdzieś po awansie pamiętam, nie wiem, tam z Marcinem Tarocińskim czy coś, ale to bardziej kwestia w sensie takiej po prostu tej, jak to się rozwijała ta przy ich też w ten pobyt Widzewie, ale o ruchach to nie słyszałem, także no miło mi to słyszeć i na pewno jestem tutaj podbudowany takim porównaniem, także no dziękuję. Ja myślę, dzięki. Ja myślę, że generalnie kibice to są urzeczeni twoją taką skromnością i pokorą tutaj tego, jak podchodzisz do tego, do jakiegokolwiek wywiadu, gdzie oglądamy przed meczem, czy słuchając ciebie, no to po prostu ręce same składają się do oklasków. Tytaniczna praca wykonywana, która po prostu, no ja to, nie wszyscy dostrzegali to w pierwszej lidze. Ja mówiłem już dawno, że Dominik będzie najlepszym naszym piłkarzem, co teraz udowadnia. Więc pytanie moje jest tak naprawdę tylko jedno, czy już trochę, chociaż zaczynasz czuć się tym widzewiakiem i chcesz tutaj zakotwiczyć. Już mówiłeś o tym, ale tak po prostu jak czujesz serducha, czy to gdzieś tam widzewskie serce jeszcze bardziej czerwone się robi, czy to na razie tak, no jeszcze z dystansem do tego podchodzisz?
No nie, no zdecydowanie już tutaj trzeci sezon zaczynam w Widzewie, także gdzieś tutaj, no ale cały czas się tego też uczę, tak, tutaj to nie jest tak, że już wszystko wiem i ten, także no tutaj cały czas przesiąkam i no i dobrze mi z tym, także no, no i tyle, także. Okej, no dalej nie ciągle. Słuchaj, jeszcze ostatnie pytanie mam, bo Patryk tutaj ustalił trzy, więc... Znaczy nie, no, dla ciebie zrobimy wyjątek, bo ty jesteś największym fanem Dominika. Będę. Ja nie będę. Dominik uczy skromności, także ja pozostanę przy moich trzech, żeby dać innym szansę. Moje ostatnie pytanie jest takie. Ostatni raz w kadrze narodowej mieliśmy braci Żewłakowów. I powiedz, Dominik, czy ty gdzieś tam marzenia o kadrze razem z bratem to jakby u ciebie są i czy ty jakby widziałbyś siebie, widziałbyś tam gdzieś, no ja nie ukrywam, że to też jest takie trochę nasze marzenie, żeby w końcu ktoś z Widzewa pojawił się w reprezentacji, w ogóle jest marzeniem jak kogokolwiek podejrzewam z piłkarzy grających w naszej lidze, żeby się znaleźć tam, natomiast w jednym z wywiadów gdzieś tam o Patryka był pytany Czesław Michniewicz, że gdzieś tam powiedział, że obserwuje grę i tak dalej, więc myślę, że teraz czas, żeby Dominik był również brany pod uwagę i no i jakie jest twoje zdanie na ten temat, także to jest moje ostatnie pytanie. Pozdrawiam cię Dominik i życzę ci wielu wspaniałych występów dla naszego klubu i pamiętaj, że jakby ktokolwiek zawodził i jakiekolwiek bzdury pisał na twój temat, to się nie przejmuj, bo najlepszy na świecie jest Dominik Kul. Pozdrawiam, cześć. Dzięki wielkie. Nie no, ja zacznę od tego, że pewnie każdy zawodnik zaczynając tam grać w piłkę, jakieś te marzenie, to jest właśnie gra w kadrze, ale tak wracając do rzeczywistości, no to ja spokojnie podchodzę do... ja tutaj staram się przede wszystkim... w każdym meczu robić swoje gdzieś na początku gdzieś trzeba sobie te zaczynając tydzień do meczu trzeba sobie miejsce w składzie wywalczyć, potem trzeba się do meczu przygotować, potem zagrać, a potem dopiero na koniec jest jakaś ocena, także tak to wygląda i trzeba spokojnie do tego wszystkiego podchodzić. Czyli podchodzisz jak Adam Małysz, dwa równe skoki i tylko myślisz, że on w tym spotkaniu nie wybiegasz daleko w przyszłość. No, wydaje się, że to jest jedyna słuszna droga, także wiadomo, że czasami myśli gdzieś uciekają, ale no, nie oszukujmy się, że tak tylko w taką codzienną jakby tą pracą na treningach i potem w każdym kolejnym meczu potwierdzanie swojej dyspozycji to jest jedyna droga do jakiegoś sukcesu. Chociaż może uzupełnię, co powiedział Piotrek właśnie o tej kadrze. Twój największy fan tutaj na Twitterze zdecydowanie, że była chyba bodajże, jeżeli się nie mylę, konferencja, gdzie Czesław Michniewicz przejęzyczył się i powiedział Dominik, więc może to będzie prorocze, czego ci kibice Widzewa życzą z swojego serca oczywiście. No dziękuję. No tam się śmiałem. Patryk mi opowiadał właśnie, że trener na treningach mu się myli, bo tam ja... Trener Michniewicz gdzieś tam nie miał w pogoni, może dlatego mu się gdzieś tam mylimy troszeczkę, ale no to tak pół żartem, pół serio. Dominik, to ja zapytam o ten moment z Podbeskidziem. Co ty wtedy czułeś tak naprawdę, bo no, mecz ciężki gatunkowo i strzelasz bramkę dającą no, awans i tak ciężko powiedzieć, co w takiej sytuacji może przejść człowiekowi przez głowę. No ja nie strzeliłem, jakbym strzelił, to pewnie dostałbym od razu ze szczęścia zawału, także jestem ciekaw, jakie myśli tobie się przetoczyły przez głowę w takim momencie, bardzo ciężkim momencie dla klubu, zespołu i ogólnie dla każdego personalnie. I jestem ciekaw, co w tej twojej głowie się wtedy wydarzyło, czy po prostu wyłączyłeś jakby myśli i cieszyłeś się chwilą, czy jednak inaczej? No, niewypowiedziana radość gdzieś tam, no taka ciężka do opisania na pewno. Także no to gdzieś tam na pewno na początku. No wiadomo, jaki to był, każdy wiedział, o co gramy, gdzieś tam, jak ten jeszcze straciliśmy bramkę na początku pierwszej połowy, gdzieś tu tak wisiało w powietrzu, no, ale po tej bramce czułem, że już tego
no nie wypuścimy, po prostu gdzieś tam było tak w głębi duszy się czuło, że no, się zrobi wszystko, żeby gdzieś ten wynik dociągnąć. No także też taka, nie wiem jak to nazwać, ulga, no tutaj gdzieś ta bramka też jakiś taki, nie wiem, tak instynktownie się zachowałem, gdzieś tak po prostu to czułem. No, ciężko to tak mówię opisać, bo to naprawdę fajnie się wszystko złożyło, także no bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Super. Wiesz, ja jeszcze tylko jedną rzecz powiem, Sławek, bo pewnie pamiętasz ten znicz nieszczęsny i tutaj tak historia mogła się powtórzyć, no udało się jak najbardziej, natomiast każdy chyba w zespole wiedział, że przepraszam, że to jest taki moment, który nie zadecyduje tylko o losach klubu, ale też dalszych karierach zawodników. Mieć w CV przegrany awans na własnym stadionie przy pełnej publiczności, to nie jest nic fajnego, tym bardziej, że no, sezon się ułożył bardzo pod nas i chyba tylko sobie możemy pluć w brodę, że gdzieś tam no, mieliśmy te duże problemy i mogliśmy już dużo wcześniej ten awans zapewnić, natomiast no, niełatwy moment na pewno i dlatego byłem ciekaw, czy co się w takiej sytuacji czuje, no bo to jest taki kamień milowy, który decyduje o dalszych losach bardzo często zawodników, klubu i tak dalej. Tak, no tutaj pewnie tak każdy odczuwał tutaj, tak jak ja, że to jest właśnie ważny moment dla drużyny, kibiców, tak, dla każdego z nas osobiście, bo pewnie no ja osobiście, pewnie ciekawe, że ja też bym był w stanie potem jeszcze grać w Ekstraklasie, także no tutaj się właśnie też taki miałem zamysł właśnie gdzieś przychodząc do Widzewa, żeby właśnie, bo już gdzieś wiadomo, ten wiek jest taki, że raczej się albo się awansuje, a raczej kluby nie kupują, także gdzieś no tutaj pewnie wiele karier się gdzieś tam właśnie no gdzieś tam przechyliło na tą pozytywną stronę dla nas, także no bardzo się z tego cieszę. Tak, chciałeś o coś zapytać, ale zabrałem ci głos przez przypadek, nie chciałem. A właśnie powiedz, bo spotkałem się, może nie często, ale czasami dało się usłyszeć takie opinie, że Widzew jest ciężkim klubem dla piłkarzy, bo tu jest duża presja. Wielu piłkarzy, którzy może w niższych ligach jeszcze przychodzili do naszego klubu, często mówili, że na początku jak przychodzili, mówili, że wiedzą, co to jest za klub, jaka jest jego historia, jaka jest jego otoczka, a później jak znaleźli się w środku, no to często jak kończyli przygodę z naszym klubem, mówili, że jednak się nie spodziewali, że jednak ich przerosło i tak dalej. Ja nie do końca się akurat z tym zgadzam, bo myślę, że i właśnie jestem ciekawy twojego zdania, bo myślę, że dla chłopaka, który kocha piłkę, który grał w piłkę od dziecka, granie w takim klubie jak Widzew dla 18 tysięcy ludzi przy takim zainteresowaniu to spełnienie marzeń, bo nie czarujmy się, no nie każdy obiekt w naszym kraju wygląda tak jak serce Łodzi, prawda? No zdecydowanie, tak, tutaj tak jak mówisz, gdzieś ta otoczka meczu samego, tak, no to jest coś wspaniałego, no ale potem trzeba wyjść na boisko i gdzieś tutaj te wymagania kibiców, też często samych siebie, gdzieś sprostać temu, także to nie jest często łatwe. No i gdzieś potem czasami się z tym gdzieś zderzamy i trzeba sobie z tym radzić. No ale to właśnie to też jest kwestia po prostu tej mentalności, którą też nie jest tak, że to jest raz dane. Przynajmniej mi się tak wydaje, trzeba po prostu też o to się to ćwiczyć, gdzieś z tą presją się nauczyć żyć i także no tutaj twardo stąpać po ziemi. No i tak jak powiedziałem, żeby tutaj pracować, żeby właśnie tutaj tym wymaganiom sprostać, także tyle. Tylko że później też jest nagroda, tak? Bo gdy są zwycięstwa, gdzie są triumfy, to możesz poczuć się naprawdę jak pan piłkarz tutaj, nie? W sercu Łodzi, tutaj wśród kibiców widzę. No tak, no nie wiem, czy jest lepsze uczucie jak wygranie tutaj meczu u siebie, także no potem się cieszymy, tak, z kibicami, no, albo nawet w trakcie meczu, jak wygrywamy już taka euforia, także no tutaj to na pewno, tak jak powiedziałeś, ta nagroda jest warta tego poświęcenia.
Dobra, a wrócił twój największy fan. Wiedziałem, że tak będzie. Piotruś, oddaję ci głos. Ty to jesteś Cizą. Dominika, ja bym jakby na przykład odwrócił piłeczkę i mam pytanie do ciebie, czy ty masz pytanie jakieś do kibiców, ewentualnie jakąś prośba jest z twojej strony. Nie wiem, coś ci się gdzieś tam nie podoba, czy no nie wiem, obojętnie, cokolwiek. No nie wiem, ale nie daj się, bo na konia cię wsadza, nie daj się. Nie przygotowałem się tak, że tutaj nie chcę teraz wymyślać byle czego. Okej. Okay. Ja myślę, Piotrek, masz Piotrek kolejny, przepraszam Sławek, czy masz kolejne pytanie, bo jeśli nie, to widzę, że tutaj jest użytkownik Misa. Nie kojarzę, aczkolwiek zapraszamy do zabrania głosu. Przepraszam Sławek, ale najważniejsi są widzowie. Dobra, ja już pytań nie mam, także dawać dalej i słuchamy dalej. Dzięki chłopaki. Dominik, przede wszystkim dzięki w ogóle za te meczyki, zwłaszcza ostatnie. Chciałem tylko spytać, czy z perspektywy piłkarza na boisku, czy wy w ogóle na przykład słyszycie doping kibiców, czy to jest tak, że się zupełnie wyłączasz, czy jest coś takiego, że jednak słyszycie, jak te trybuny reagują? Jeśli tak, to czy jest na przykład jakaś piosenka, którą lubicie bardziej? Dzięki. No, często się zdarza tak, że ten podczas gry jest naprawdę takie jakby skoncentracja na meczu, czy takie pochłonięcie grze, że nie dochodzi czasami to, co się dzieje na trybunach, ale też często są gdzieś, po prostu tak się słyszy, tak co się dzieje, albo nawet w przerwach, czy ja tak mam tak na przykład w końcówkach meczów, na przykład jak w tamtym sezonie, pamiętam też, zawodnicy też to lubią, tą piosenkę, jeden gol, drugi gol, trzeci leci, także to pamiętam, że to wszyscy tam wspominamy bardzo miło. Zresztą teraz w Mielcu też to było tak, że uśmiechaliśmy się do siebie, także było fajnie. O, to fajnie, to musicie się postarać, żebyśmy mieli okazję częściej tą piosenkę śpiewać. Dzięki wielkie, trzymaj się. Dzięki. Słuchaj, Dominik, to w twojej ocenie, jeśli już mamy rozegrane te 10 kolejek, to jakbyś miał wybrać taki najcięższy gadunkowo mecz, który ty rozegrałeś do tej pory z Widzewem w Ekstraklasie i mecz, który według ciebie przegraliśmy kompletnie niezasłużenie i powinniśmy go wygrać, który po prostu jakby no, mecz, który według ciebie przegraliśmy bądź nie zdobyliśmy punktów trzech, natomiast według ciebie po prostu zapłaciliśmy fryzowe, czy no bo było parę takich spotkań, gdzie mogliśmy pokusić się o 3 punkty, więc takie moje pytanie łączone. No, tak jak powiedziałeś, to drugie pytanie, no to pewnie można tam, gdzie punkty traciliśmy, się trochę porozwodzić, w którym z tych meczy gdzieś było właśnie najbardziej żal tych punktów. No pewnie gdzieś ten mecz z Lechią u siebie, gdzieś może Lechia stworzyła praktycznie 3 sytuacje, 3 wykorzystała i gdzieś te punkty pojechały do Gdańska, to tak na szybko, a pierwsze pytanie, no gdzieś ten mecz pamiętam z Legią, ten u siebie może gdzieś to był taki mecz, też tutaj pamiętam jeszcze z boiska, gdzieś tutaj ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu troszeczkę słabsza i dopiero potem gdzieś w drugiej połowie zaczęliśmy grać lepiej, także no, tutaj tak, tutaj takie 2 mecze myślę, że takie są najbardziej trafną odpowiedzią do tych pytań. No ja tak szczerze mówiąc właśnie też obstawiałem tą Legię i w sumie najbardziej tego meczu żałuję z Legią tak naprawdę, no bo wiadomo, dla nas kibiców ten mecz z Legią to jest mecz może na dzień dzisiejszy nie sezonu, ale na pewno no, najważniejszy, jeśli chodzi o kwestie kibicowskie i tak dalej, perypetie między miastami i ludźmi z dwóch miast, natomiast ten mecz z Lechią Gdańsk to chyba przegraliśmy właśnie, to był pierwszy mecz w Ekstraklasie od iluś tam lat na Widzewie, i przegraliśmy go chyba, ja miałem takie wrażenie, że przegraliśmy, bo poszliśmy na hura w takim momencie, gdzie strzelamy bramkę na 2-2. No i tutaj Pajszał no, wykazał się no, boiskową mądrością,
taki piłkarski cwaniak, dojrzałość, no i przede wszystkim doświadczenie. Złapał chyba czorbę na wykroku i 3-2 w meczu, którym chyba każdy widział, że jesteśmy dużo lepszym zespołem i gdzieś na początku były takie zdania, że gramy bardzo ładnie, natomiast punktów z tego nie ma i mam takie wrażenie, że w pewnym momencie przeszliśmy na taki piłkarski pragmatyzm, to znaczy dalej gramy i preferujemy pewien sposób gry, od którego nie odbiega za bardzo trener Niedźwiedź i chce się trzymać swojej jakby taktyki i za to mu chwała, natomiast mam wrażenie, że od pewnego momentu po prostu poszedł trener na ustępstwa i ta drużyna zaczęła cierpieć. To tak troszkę jak za dobrych czasów Atletico, które po prostu musiało pewne wyniki i pewne wydarzenia boiskowe przecierpieć i to tak trochę pokazuje właśnie ten mecz z Wartą w Grodzisku i ten mecz właśnie ze Stalą, gdzie gdzieś tam nie układa się do końca to wszystko po naszej myśli, natomiast plan jest jasny, dać się trochę wyszumieć, zrealizować to, co mamy do zrealizowania i po prostu to, co mamy, to ukłuć i strzelić. No z Wartą dużo szczęścia, natomiast po prostu mam takie wrażenie, że troszkę zaczęliśmy mądrzej rozgrywać te mecze, a nie grać jak na zasadzie takiego, wiesz, podwórka, gdzie wiemy, znamy swoje wartości, natomiast no lepszy bokser po prostu się wypunktuje, a my teraz zaczęliśmy troszkę rozważniej to wszystko rozkładać, te siły inaczej rozkładamy w przeciągu całego meczu, w dużo lepszych momentach według mnie atakujemy i podejmujemy ryzyko, także mam wrażenie, że nie tylko zespół, ale też właśnie trener się uczy tej ekstraklasy i wyciąga wnioski. No tak, zgodzę się tutaj w 100%. No tak jak powiedziałeś, no tutaj te pierwsze mecze gdzieś może troszeczkę za bardzo na hura, potem gdzieś troszeczkę więcej tego wyrachowania złapaliśmy i no gdzieś przede wszystkim tutaj poprawiliśmy tą grę w obronie, gdzieś tutaj szczelnie bronimy. No także jeszcze tutaj tak, mam taką myśl właśnie te mecze u siebie, gdzieś staramy się tutaj zaatakować bardzo mocno, także gdzieś na początku tutaj trzeba gdzieś zachować tą równowagę większą. No ale tak jak powiedziałeś, trener wyciąga wnioski, my jako zawodnicy też rozmawiamy ze sobą, gdzieś korygujemy te nasze zachowania, także tutaj gdzieś tutaj wyciągamy wnioski i gdzieś to po tych ostatnich meczach widać. Okej, bardzo Ci dziękuję za tą odpowiedź wyczerpującą, Sławek. Oddaję Ci głos na chwilkę dosłownie. Dobra. Cały czas przypominam, że możecie zadawać pytania, zgłaszajcie się. Dominik tutaj jest naszym i waszym gościem, także zgłaszajcie się śmiało. Ja mam dzisiaj pytanie, Dominik, bo patrzę na to, jak biegamy w tym sezonie i według mnie wyglądamy bardzo dobrze w tym aspekcie. No a wiadomo, że bieganie w piłce to podstawa. I powiedz mi, od momentu jak jesteś w klubie, czy czujesz się lepiej przygotowany w tym sezonie? Znaczy, no ja ostatnio się czuję bardzo dobrze, także na boisku gdzieś ta forma, szczególnie biegowa, też jest na dobrym poziomie i tak jak powiedziałeś, drużyny gdzieś ja już we wcześniejszych wywiadach, nawet nie wiem, po Lechu chyba jeszcze powiedziałem, tak, że praktycznie co mecz pod 120, także tutaj no też może to wynika z naszego stylu gry, gdzieś ta intensywność wysoka grania, także to na pewno cieszy. Moja forma też gdzieś mówię tutaj, te wyniki, co mi trener czasami podsyła po meczach, też są budujące, także no fajnie to na razie wszystko wygląda. No to jesteś zdecydowanie wytrzymałościowcem, więc taka gra powinna ci pasować, tak, faktycznie się zgadzam z tym i ty zawsze tak miałeś, po prostu masz to wrodzone te cechy, że potrafisz biegać 120 minut? Znaczy wcześniej gdzieś, znaczy zawsze ta wytrzymałość, ta wydolność była gdzieś moim atutem największym, a generalnie no tutaj od poprzedniego sezonu gdzieś zauważyłem, że naprawdę gdzieś tutaj te wyniki co mecz są praktycznie powtarzalne i na takim dosyć wysokim poziomie gdzieś może już, nie wiem, ta forma jest gdzieś tak ustabilizowana, tutaj ta fizyczna, że gdzieś jestem, właśnie mówię, w stanie na dłuższym okresie czasu gdzieś to utrzymać, także tutaj no tak to wygląda. A powiedz mi jeszcze, bo gdzieś
przeczytałem chyba z tobą wywiad, jakąś twoją wypowiedź, że ty kiedyś już miałeś okazję grać w środku pola, prawda? No tak, tak jak mówiłem tam na początku, gdzieś jeszcze jak zaczynałem, mówię gdzieś tutaj w trzeciej lidze u siebie, czy potem w Stomilu, to gdzieś na środku pola. I potem dopiero gdzieś z czasem na skrzydło przeszedłem i no i potem w ostatnim czasie wróciłem do tej pozycji gdzieś początkowej, także miałem to jakiegoś... Zaczynałeś tą przygodę z piłką, już powiedzmy w takiej wersji profesjonalnej, nie mówię jako jeszcze młody chłopiec. Czy ty miałeś jakąś swoją wymarzoną pozycję? Oczywiście, no wiadomo, że jak jesteś dzieciakiem, to każdy chce strzelać, tak? Ale później już w tej profesjonalnej, nazwijmy to piłce, gdzieś czułeś się lepiej? Na przykład ten środek pola uważasz, że to może być taka twoja teraz docelowa naprawdę pozycja? Ja wierzę, że tutaj na tej pozycji mogę właśnie dać te swoje najlepsze cechy. No i myślę, że tutaj gdzieś biorąc pod uwagę też moje właśnie parametry fizyczne, gdzieś tutaj to jest najlepsza pozycja dla mnie, także no tutaj mówię. No ale cały czas dzisiaj się uczę i no staram się właśnie po meczach wyciągać jakieś te wnioski i no tą grę ewentualnie poprawiać. A masz jakiś wzór na tej pozycji? Bo na przykład jak patrzę na ciebie i powiem ci, jakiś piłkarz, nie wiem, z przeszłości albo obecny, no to nie wiem, no. Jak patrzę na twój rozwój na tej pozycji, to taki Claude Makélélé, powiem ci, że w tym sezonie mógłbyś mieć naprawdę już jeszcze dużo lepsze liczby, tak? Bo w Białymstoku niewiele brakło i też by tam z dubletem mogłeś spokojnie wyjechać, prawda? No i w Szczecinie no też była setka. Tutaj Makélélé, to pamiętam, był królem odbiorów piłki, także tutaj są jeszcze ode mnie lepsi w tej kwestii. No, ja bym nie chciał biegać koło ciebie, bo ty jesteś taka, wiesz, nazwę to tak kolokwialnie, taka pchła, która, wiesz, nie daje ci oddechu, wiesz, no jesteś wszędzie. No tak, tutaj staram się tutaj faktycznie no, tam, gdzie jestem potrzebny, to tam pobiec i tą właśnie wysoką intensywność utrzymywać grania. Także nie wiem, no tam ja tam, jak powiedziałeś, no tutaj bardziej ofensywnie lubię, tak, grać i gdzieś na przykład, może nie wiem, ostatnio oglądałem przed meczem Iniestę, także gdzieś wzoruję na tych piłkarzach, co grali w środku pola, gdzieś staram się podpatrywać tych, się inspirować i tak to potem gdzieś starać się przełożyć na boisko. Dominik, to tak, żeby nie było za słodko, bo też nie może być aż tak, to ja zapytam ciebie o jedną rzecz. Co ty uważasz, czy jaka twoja cecha piłkarska, czysto piłkarska, jest najbardziej do poprawy według ciebie? Jeśli ty teraz stoisz w lustrze i patrzysz na siebie jako piłkarz, oczywiście w korkach, we wkrętach, co byś zdefiniował jako cechę czysto piłkarską, którą naprawdę... Której nie możesz odżałować, którą musisz poprawić według ciebie, która gdzieś tam widzisz, że po prostu są duże braki i to jest taka twoja pięta Achillesowa. No pewnie, no nie wiem, zastanawiam się, no tak na pewno wykończenie akcji, gdzieś tutaj ten strzał gdzieś zawsze tutaj gdzieś mi szwankował, także gdzieś tutaj w ofensywie to. A w grze w obronnej gdzieś myślę właśnie o tym odbiorze piłki, gdzieś właśnie jeszcze tutaj lepszym jakby ustawianiu się na tej pozycji w tym środku pola, gdzieś widzę, że tam są jeszcze jakieś takie mankamenty, także no myślę, że te dwie rzeczy są do poprawy zdecydowanie. Ja osobiście uważam, że to takie moje spostrzeżenie z telewizora bądź z trybuny, że najwięcej czego brakuje tobie w sytuacjach, kiedy przejmujesz piłki albo właśnie oddajesz strzały na bramkę, to przede wszystkim spokoju, bo mam takie wrażenie, że chciałbyś bardzo dużo zrobić, czasami aż za dużo i gdzieś tam się po prostu już zapędzisz w kozi róg, jeżeli rozumiesz, o co mi chodzi, no oczywiście, i gdzieś mam wrażenie, że ten spokój, wiesz, spokój, te mazury przede wszystkim mogłyby właśnie w tych takich kluczowych momentach ten spokój dać lepsze rezultaty, bo naprawdę mnóstwo było takich sytuacji, bo odbierasz te piłki w takich no, newralgicznych miejscach boiska na połowie przeciwnika i czasami ta głowa tak zagotowana, że
no takich, to są takie malutkie mankamenty, natomiast no ten spokój, myślę, że wiele rzeczy i by tutaj na pewno by pomógł, chociażby w tym wykończeniu, o którym wspomniałeś i tak dalej. To jest taka moja opinia, którą ja widzę po prostu jako postronny kibic. No tak, ale to pewnie bardziej jakaś cecha mentalna, także no pewnie tutaj jest tak nad czym pracować, także no wiadomo, zachować zimną krew gdzieś, właśnie te umiejętności. Ale to przepraszam, że ci przerwę na co dzień, jesteś człowiekiem raczej takim właśnie energicznym, nerwowym, że tak powiem, czy raczej takim bardzo spokojnym, no bo z reguły to, co się pokazuje na boisku, też idzie trochę w parze z tym, jakim się jest człowiekiem ogólnie, prawda, takim na co dzień. No tak, nie, wydaje mi się, że ja jestem bardziej z tych spokojniejszych ludzi, ale... Jak idziesz na zakupy, po prostu biegniesz. Może boisko prawdę mówi, tak? Tak jak mówi, że to gdzieś przechodzi, gdzieś we wnętrzu może się gotuje trochę czasami, także... No wiadomo, że to człowiek stara się gdzieś właśnie ten spokój zachowywać, ale to mecz, to wiadomo, że to jest, co już wybitni piłkarze potrafią gdzieś właśnie opanować te emocje do końca i wtedy z zimną krwią wykańczać akcję i grać właśnie z takim, no z takim wyrachowaniem. Także no do tego się każdy pewnie z nas dąży, z zawodników. No jak najbardziej. Myślę, że tutaj podejmowanie decyzji właśnie w takich newralgicznych momentach, to pewnie każdy zawodnik do tego by dążył, dlatego ja tak jak sobie patrzę, to jest taka jedyna rzecz, której według mnie, jak na poziom oczywiście ekstraklasy, gdzie tego brakuje, ale myślę, że to jest wszystko do poprawy, bo ta ekstraklasa jednak, to jaką my graliśmy piłkę w pierwszej lidze, która no może nie premiowała tego, jakim my jesteśmy zespołem w pierwszej lidze, natomiast w ekstraklasie wychodzi, że jednak dzięki temu, że graliśmy w taki, a nie inny sposób, w ekstraklasie mamy troszkę więcej możliwości na pokazanie się indywidualnie też, bo chociażby taki Fabio Nunes, który chyba się zgodzi, że w pierwszej lidze był niezłym zawodnikiem, natomiast w ekstraklasie pokazał, że to jest zupełnie inna osoba na boisku i pewnie też to robi praca nad sobą, natomiast sama liga w sobie też jakby napędza, prawda, no bo jednak przeskakujesz poziom wyżej i przychodzi taki moment, że mówisz, no przynajmniej tak mi się wydaje, że zawodnik w takim momencie powinien sobie wziąć na klatę to, że awansowaliśmy i tutaj już nie ma żartów i jeżeli chcemy się jako zespół utrzymać, to też z siebie też trzeba dać po prostu więcej. No tak, Fabio na pewno forma eksplodowała tutaj w ekstraklasie, ale drużyna też generalnie, no ten sezon pracujemy już jakby poprzedni cały z sobą, gdzieś mówię, tych automatyzmów jest coraz więcej, coraz lepiej się znamy, gdzieś na tym boisku się lepiej rozumiemy i gdzieś na pewno każdy chce się z jak najlepszej strony pokazać w ekstraklasie, gdzieś to też pewnie w każdym z nas wzmaga jakieś dodatkowe jeszcze pokłady tej motywacji, żeby się na tej jeszcze szerszym polu pokazać, także to na pewno. Tak właśnie, okay. Na pewno do tej współpracy myślisz, że ta właśnie ciągłość, co w Polsce nie jest regułą, tak? Często to, ta karuzela trenerska jest zmieniana, ci trenerzy dzisiaj są tu, jutro tam, tutaj trener Niedźwiedź już troszeczkę z wami pracuje i nawet patrząc na klub twojego brata, z którym teraz będziemy grali i trenera Papszuna, myślisz, że to jest jako piłkarz, jako facet, który siedzi w tej piłce już ładnych parę lat, myślisz, że to jest klucz do sukcesu, ta stabilizacja właśnie i ciągłość pracy? No na pewno, tylko pewnie trzeba znaleźć tego właściwego, tą właściwą osobę, tak? Także tutaj tak jak w Rakowie, to trener Papszun, gdzieś my teraz widzę, gdzieś to fajnie wygląda, bo drużyna się rozwija. I tutaj trener na pewno ma fajny pomysł i dużo nam przekazał rzeczy, jeszcze cały czas tutaj też nowych rzeczy nam pokazuje, także no jeszcze jest dużo, jeszcze możemy zaskoczyć pozytywnie. A tak troszeczkę rozluźnijmy temat, najlepszy kumpel w szatni Dominika Kuna, w szatni Widzewa. Nie wiem, się śmieję, że po ostatnim meczu to Kuba Sypek teraz mi będzie na treningi woził, bo tam już mi się śmieją, że teraz tydzień będzie mnie na treningi woził po tej asyście, także... No, ale generalnie to, znaczy
Ja mam raczej dobre kontakty z większością zawodników drużyny, także gdzieś tam tutaj nie ma problemu. Ale jakieś tam na razie jakichś większych przyjaźni nie mam. Dominik, kto jest największym jajcarzem w szatni Widzewa? No, teraz dobrym duchem, teraz takiej świeżości trochę dał Jordi, bo faktycznie jest taki jak na zagranicznego zawodnika, fajnie otwarty, gdzieś aklimatyzuje się, pyta się, tam po polsku coś próbuje żartować, także on też ma fajną osobowość, także gdzieś tam ostatnio jest trochę głośno, jak patrzę, że jest gdzieś aktywny w szatni, także gdzieś tu taka pierwsza myśl mnie naszła. Jordi to najlepszy tancerz w drużynie, po ostatnim filmiku, który wyciekł. No, widać, że tam nie, że są te kocie. Tak jest. Kochani, cały czas możecie zadawać pytania tutaj Dominikowi, śmiało się zgadzajcie. Jak najbardziej. Słuchajcie, zrobimy tak. Jest 21.08 już, więc myślę, że pociągniemy pokój maksymalnie do 21.30, czyli te 20 minut. Jeżeli to nie problem, oczywiście Dominik. Także jak najbardziej zapraszamy, abyście zadali jeszcze pytania, które tutaj nie padły na pokoju, bo myślę, że dużo tematów wyczerpaliśmy związanych właśnie z sytuacją Widzewa w tabeli, no i przede wszystkim z samym Dominikiem, także te ostatnie 20 minut sobie tutaj to poprowadzimy. Dominik, to ja zapytam, czy ty uważasz, że ten mecz z Rakowem, bez względu na to, że ten zespół, no wiadomo, że prezentuje się chyba piłkarsko najlepiej, ale czy według ciebie to będzie najcięższy mecz w tej rundzie Widzewa? Czy po prostu myślisz, że każdy przeciwnik pokroju Rakowa, Legii, Lecha Poznań to będą podobne ciężary, natomiast w każdym z tych meczów będziemy w stanie wygrać, tym bardziej, że gramy u siebie i mimo wszystko wydaje mi się, że Raków jest bardzo mocny, ale jednak ten Widzew i ta otoczka i to wszystko gdzieś tam powoduje, że ta bramka u nas jest zamurowana. No, i ta Krakowia i Wisła Płock do momentu grania z Widzewem byli zespołami, które gdzieś tam dominowały na boiskach, a jednak przyjeżdżając do Łodzi wpadły w czarną dziurę i właśnie ja bym też na to bardzo liczył, bo oczywiście to jest takie moje marzenie. Tym bardziej, że na pewno wiesz, że my gdzieś tam z tym Rakowem nie do końca się lubimy jako kibice, bo kiedyś było nas dużo więcej od nich w samej Częstochowie, więc tutaj jest dużo takich małych smaczków, dlaczego z Rakowem się nie lubimy. Natomiast czy ty w twojej ocenie po prostu ten mecz to będzie najtrudniejsze wyzwanie piłkarskie tej rundy, czy raczej masz wrażenie, że tutaj kto by nie przyjechał z tych poważniejszych przeciwników, to po prostu będzie podobny poziom piłkarskiego wyzwania? Czyli tutaj właśnie ten mecz u siebie, to na pewno będzie nieoceniona pomoc tam gdzieś kibiców dla nas, ale no tak patrząc tutaj, tak jak też te mecze Rakowa śledzę, też z racji, że brat gra, to już od dłuższego czasu gdzieś tam staram się śledzić, no to wiem, że ta drużyna jest naprawdę ciężka do złamania, gdzieś powtarzalna na takim bardzo dobrym, wysokim poziomie, gdzieś bardzo intensywnie gra, szczególnie tam gdzieś ten pressing wysoki cały czas i ciężko mówię ją złamać. Także mówię, no ta pomoc tutaj tego właśnie kibiców, tego meczu, tego, że gramy u siebie, to pewnie jest jakiś tam, to jest na pewno dużo, ale no będziemy musieli tutaj na boisku, tak jak powiedziałem wcześniej, gdzieś no zaskoczyć przeciwnika, wznieść się tam na nasze wyżyny, bo myślę, że to jest tak w mojej opinii, no najlepsza drużyna chyba w tym momencie w Ekstraklasie, także no mówię, tutaj będzie trzeba zagrać najlepiej w tym sezonie, żeby te punkty zostały w Łodzi. No myślę, że masz rację, zgadzam się z tobą, też według mnie Raków jest najlepiej grającą drużyną w tym sezonie, zdecydowanie piłkarsko, czyli co, czyli może paść rekord kilometrów z twojej strony w tym meczu?
No, Raków też słynie z tego, że dużo biega, także pewnie dwie drużyny będą się wzajemnie nakręcać. No, także rekord. Ja, to nie jest najważniejsze też, żeby przebiec najwięcej, tylko żeby to było po prostu dobrze wybiegane i skutecznie, tak, przede wszystkim. Tak jest, tak jest. A propos tak Kuby Sypka nawiązałeś, że tutaj będzie twoim szoferem. Powiedz, legenda miejska głosi, że ma takie kowadło naprawdę w nodze? Tak, na treningu na pewno to jest jego największy atut. Gdzieś właśnie to uderzenie ma naprawdę fajne uderzenie. Gdzieś ze stojącej piłki też potrafi uderzyć, także z rzutu wolnego fajnie to na pewno jest jego największy atut. Czyli jak się tak przyglądasz temu naszemu młodzieżowcowi, to myślisz, że dopiero pokaże swoją najlepszą stronę w Widzewie, tak? Wszystko przed nim jeszcze, bo powiem, że tak, no może w ten sposób powiem, że słyszałem, że facet ma papiery na granie, tak? Na razie może tego jeszcze nie zaprezentował w pełni. Pierwsza bramka, przełamanie. Myślisz, że to może mu dać takiego kopa mentalnego? Znaczy ja na pewno wierzę i właśnie w Kubę i w tych wszystkich młodych zawodników, bo to wiadomo, że to nie jest łatwe gdzieś tutaj wchodzić do drużyny, gdzieś jeszcze właśnie tutaj tą pełnią umiejętności pokazać, gdzieś właśnie też tego czasami doświadczenia brakuje. No ale myślę, że no na pewno najlepsze przed nimi, tak? Także no tego się trzymajmy. A tak właśnie a propos młodzieżowców, jestem ciekawy twojego zdania, bo tutaj często zadaję różnym gościom związanym z piłką to pytanie. Ty jako piłkarz, może w przyszłości trener, nie wiem, czy masz jakieś plany już, czy tylko na razie jesteś sfokusowany na graniu. Jesteś zwolennikiem w ogóle przepisu o młodzieżowcu, czy jesteś zwolennikiem, że ty jako młody chłopaszek po prostu musiałeś wyszarpać to na treningu i na murawie, a nie dostawać z urzędu na przykład? Czyli w Ekstraklasie uważam, że nie powinno być tego przepisu, bo gdzieś ten prestiż ligi troszeczkę przez taki przepis moim zdaniem spada. Ale generalnie no, tutaj w tych niższych ligach jak najbardziej to pomaga. No i tam też właśnie jest miejsce, żeby się właśnie ogrywać, gdzieś zdobywać się doświadczenie. Tam jest też wielu fajnych zawodników, wiele drużyn, żeby tam właśnie tam się wykazać i na pewno każdy klub z Ekstraklasy by wtedy brał takiego granego zawodnika do siebie. No jasne, jasne. Zgadzam się z tobą w pełni. Też tak myślę, że jednak Ekstraklasa to już jest taka liga, gdzie już powinni raczej grać ukształtowani zawodnicy. A jak patrzysz na tą naszą młodzież, która puka do pierwszej kadry, na przykład Adama Dębińskiego i innych tych młodych chłopaków, Terpiła i tak dalej, to jak patrzysz z perspektywy czasu, jak ty zaczynałeś przygodę z piłką i ty wchodziłeś do tej dużej piłki seniorskiej, zmieniło się dużo, ci młodzi są bardziej bezczelni, kiedyś była tak zwana jeszcze fala w szatni i tak dalej, czy teraz to się tak jakoś, wiesz, wyrównało i młodzi wchodzą od razu z buta? No to nie zauważyłem, żeby tam w większości przypadków jacyś byli, nie wiem, buńczuczni, czy tam jacyś, nie wiem, w obrośli w piórkę, także raczej są skromni chłopacy, ale porównując do tych moich czasów, gdzieś myślę, że ta troszeczkę też szatnia była inna, ale no nie wiem, ja staram się być, myślę, że jako szatnia też próbujemy jak najlepiej tych chłopaków przyjmować, także tutaj pod tym względem myślę, że tam nie ma większego problemu. Także no mówię, no gdzieś kiedyś było tak, że ci młodsi zawodnicy troszeczkę, nie wiem, czyli dostawali więcej w kość. No teraz też nie mają łatwo, ale nie wiem, tak mi się wydawało, że troszeczkę było trudniej. Ale mówię, no ja staram się z perspektywy czasu gdzieś tutaj tym chłopakom tutaj pomagać i myślę, że większość drużyny tak do tego podchodzi. Aha, czyli ty jesteś ten w szatni, ten bardziej opiekun przewodnik, tak rozumiem, dla tych młodych chłopców? No ja raczej nie stosuję tak zwanej suszarki, także są tam inni zawodnicy gdzieś z takim większym tym, ja to raczej spokojnie jak coś staram się przede wszystkim z tych piłkarskich rzeczy już jak coś podpowiadać, także ale generalnie od tego jest trener,
Ja mówię, no raczej staram się traktować ich każdego tak samo, także z każdego zawodnika w szatni tak samo, także tutaj to raczej z tego wynika u mnie. Dominik, to tak już czysto luźno na te ostatnie 15 minut. Ulubiony zespół Dominika Kuna poza Widzewem? No kiedyś jako dzieciak i tam, nie wiem, nastolatek, no to ten Manchester United praktycznie każdy mecz oglądałem. A teraz się po prostu skupiam, nie wiem, odpalam sobie jakiś najlepszy mecz, co leci i po prostu się cieszę piłką, także nie mam jakiejś ulubionej drużyny. No dobra, to musimy zapytać, czy Lewy zrobił dobrze, że poszedł do Barcy, czy jednak ty byś takiej decyzji nie podjął? Dzisiaj dzwoni do ciebie Laport i przechodzisz do Barcelony, oczywiście grając w Bayernie, robisz to czy nie? Ja się cieszę, że teraz Robert jest w Barcelonie, tam troszeczkę pewnie każdy z nas więcej spogląda wtedy na tą Barcelonę, bo to też fajnie się ogląda. Gdzieś od Roberta się tam można dużo rzeczy nauczyć, jak się porusza po boisku, także fajnie, fajnie, fajnie. Super, cieszę się, że tam jest. Czyli Dominik też by do Barcelony przeszedł, jeśli byłaby taka możliwość. No ja za niemieckimi klubami nigdy nie przepadałem, jakoś mnie to nie pociągało, ale wiadomo, jak to Bayern to jest, jaka to jest potęga, jaka to jest marka, także no tutaj dla mnie to jakby nie miało większego znaczenia. A z racji tego, że kiedyś tam lubiłeś oglądać United, to Premier League to twoja ulubiona liga jest? No wcześniej na pewno. Masz chwilkę wolnego, lubisz sobie usiąść, coś popatrzeć na piłeczkę, to wybierasz Premier League, czy może, nie wiem, Primera División, czy Serie A, czy Liga E może? Bo... No polską pierwszą ligę na pewno. Nie, najczęściej to teraz, nie wiem, Liga Mistrzów albo z lig zagranicznych, no teraz rzadko się zdarza coś obejrzeć. No, najczęściej ewentualnie, nie wiem, jakiś mecz ekstraklasy, a no, także tutaj jakiś fajny mecz, mówię, jak się zdarzy, to coś tam staram się oglądać. Teraz mówię, z racji oglądałem parę meczów Barcelony, także tutaj tu Liga Hiszpańska teraz troszeczkę bliższa. Dominik, to ja jeszcze zapytam o kadrę. Czy ty uważasz, że polska kadra wyjdzie z grupy i poradzimy sobie nadzwyczajnie dobrze? No i co tu mogę powiedzieć? No ja wierzę, jestem kibicem też polskiej kadry. Każdy mecz praktycznie oglądam, także ciężko mi coś powiedzieć. No, wiemy, jak na turnieju gdzieś tam, jakie to są gdzieś tam wymagania. Także no, mamy fajnych zawodników gdzieś teraz, właśnie Lewandowski, Zieliński w jakiejś jest formie, tak? Także no, na pewno gdzieś jakby to wszystko wykorzystać, ten maksymalny potencjał tych zawodników naszych poszczególnych, to myślę, że jest w stanie o coś więcej powalczyć, także o te wyjście z grupy co najmniej. Okej. Okay. To ja mam kolejne pytanie, to już tak, jak już myślę, że Sławek będzie trzeba to wprowadzić, jak będziemy zapraszać gości, że te ostatnie 10-15 minut to będą takie pytania typowo kompletnie niezwiązane z tematem naszego klubu i tak dalej, więc mam pytanie piłkarskie, natomiast niezwiązane z Widzewem. Messi czy Ronaldo? Oczywiście ten z Manchesteru. No, mimo wszystko Messi, no, z racji tego talentu, tej swobody takiej. Także no, chociaż ostatnio Ronaldo mi się najbardziej podoba z tych ostatnich lat. Wcześniej mnie gdzieś się troszeczkę ten jego styl mi się tak nie za bardzo podobał, także tak to wygląda, ale Messi. To ja może pociągnę te pytanie, bo grasz teraz w środku pola, to się spytam ciebie, Zidane czy Zidane? Nie, żartuję, nie musisz odpowiadać. Chciałem się spytać, jak Dominiku spędza wolny czas? Pojechałeś teraz do domu rodzinnego, aktywny wypoczynek, czy raczej jesteś typem kanapowca, a może z racji tego terenów rodzinnych, to może lubisz połowić rybki? No, czyli sporadycznie zdarzało mi się gdzieś ryby połowić gdzieś tam, ale teraz gdzieś ostatnio mi te zamiłowanie gdzieś troszeczkę śmiercią naturalną umarło.
No ale tutaj tak jestem teraz na Mazurach, no gdzieś jakiś spacer. Tak staram się aktywnie, chociaż wiadomo, że teraz te 3 dni trzeba gdzieś troszeczkę poleżeć, gdzieś tutaj się spotkać właśnie z rodziną, gdzieś takie bardziej w takiej formie właśnie spotkania, porozmawiania, także tu troszeczkę głowa odpoczywa od tego wszystkiego. No okej, okay. A gdyby Dominik Kun nie był piłkarzem, to byłby kim? No i czasami się zastanawiam, co będę robił właśnie po piłce, także sobie nawet tego jestem ciężko mi w stanie wyobrazić, żeby coś poza piłką robić, także no tutaj zdecydowanie, nie wiem, coś przy sporcie też ewentualnie, także może. Ty taką masz dobrą wydolność i tak dużo biegasz, że do 40 to chyba pobiegasz w tym Widzewie. No, ja właśnie tak jak myślę sobie o takim właśnie czymś, no to jak póki będę jeszcze właśnie takie, właśnie będę w stanie na takim jakimś właśnie dobrym poziomie grać, no to będę się starał, jak już będzie jakiś zjazd, to podziękuję. A powiedz mi, Marek, widzę, że poprosiłeś o głos, to już się oddaję, tylko mam takie ostatnie pytanko na temat tej wydolności, bo to jest dosyć ciekawy temat. Kto w zespole Widzewa zbliża się bądź lepszy jest typowo statystycznie pod względem wydolności organizmu? No bo na pewno to wiecie, macie takie statystyki i wiedzę. Na samych meczach z tych wyników, co znam, no to w większości przypadków no to ja byłem najwięcej przebiegnięty, ale pamiętam, były testy przed sezonem, no to gdzieś Patryk Lipski miał lepszy wynik, tak? Także tutaj także tutaj no nie wiem, z czego to też wynika, no ale tak to takie są liczby. Okej. Okay. Marek, mamy 21:23, pociągniemy to jeszcze 7 minut, także jeśli ktoś chce zadać pytanie, to zapraszamy, oddajemy już głos słuchaczom, a jeśli nie, no to po jednym pytaniu od Sławka i ode mnie, także Marek, zapraszamy. Dobra, i słuchamy. Mam dwa pytanka. Pierwsze pytanie, gdyby Dominik spotkał siebie samego, który zaczyna dopiero karierę seniorską, czy byłaby jakaś rada, której by udzielił młodemu Dominikowi? I drugie pytanie, skoro Dominik ma rodzinne strony na Mazurach, czy płynął kiedyś kajakiem po Krutyni? Bo ja bardzo lubię z żoną pływać Krutynią, stąd to pytanie. No tak, zdarzało mi się tutaj spływ Krutynią zrobić, fantastyczne miejsce, także bardzo... Bardzo lubię taką formę wypoczynku, a odnośnie pierwszego pytania, teraz mi wyleciało z głowy, co to było? Pytanie się o młodego Dominika, gdybyś spotkał siebie z tego młodszego, to jak byś No na pewno, tak jak patrzę teraz z perspektywy czasu, no to jest jakieś mnóstwo rzeczy, także... Tutaj szczególnie tych właśnie, jak człowiek im dłużej gra, tym mam wrażenie, że mniej rozumiem piłkę jeszcze bardziej, bo gdzieś właśnie tych szczegółów dochodzi coraz więcej i gdzieś człowiek się zagłębia coraz bardziej w jakieś właśnie te szczegóły w piłce, to mówię, to jest tego takie mnóstwo gdzieś na początku, tak ogólnie człowiek podchodził gdzieś teraz coraz wnikliwie i jest takich właśnie tych, że tak przez te parę lat grania to jest naprawdę mnóstwo rzeczy, które się zmieniły. Dzięki wielkie. No dobra, ostatnie 5 minut. Marek, dziękujemy. W takim wypadku, jeśli nie ma chętnych, to zamykamy linię udzielania głosu. Oczywiście będzie jeszcze jedno koło ratunkowe dla ostatniej osoby chętnej do zadania pytania Dominikowi. Natomiast Dominik, na którym miejscu Widzew według ciebie skończy w tym sezonie? Może nie w rundzie, ale w sezonie. Gdzie ty po tym, co widzisz, po tym, co czujesz, przeczuwasz, widzisz nasz zespół na koniec sezonu? No po tych 10 kolejkach mamy 16 punktów. Także no... Pewnie jakbyśmy utrzymali taką dyspozycję, no to gdzieś to daje, nie wiem, środek tabeli pewnie gdzieś, tak? Także no, najważniejsze właśnie, żeby te mecze ostatnie pokazały, że w sensie, no, że zapunktowaliśmy, zagraliśmy skutecznie, właśnie tak jak dużo już było tych fajnych rzeczy, także no musimy to utrzymać, musimy, mówię tutaj, bo
pewnie łatwiej nie będzie w kolejnych meczach, tak? Bo przeciwnik gdzieś nas poznaje, gdzieś każdy gdzieś tam jakieś wyciąga wnioski, tak, że będziemy musieli cały czas tą grę poprawiać i się uczyć, żeby właśnie coraz lepiej punktować. A uważasz, że trudniej teraz będzie w tej drugiej części rundy, nazwijmy to, bo zawsze, no często jest tak, że ta przerwa reprezentacyjna potrafi dużo, dużo pozmieniać, dużo namieszać. I czy uważasz, że teraz, jak już po tych 10 kolejkach, tak jak mówisz, już przeciwnicy was poznali i już na pewno nie zdarzy się, żeby ktoś was zlekceważył, bo jednak dorobek punktowy mówi za was i gra. Czy to będzie ta druga część rundy według ciebie będzie dużo trudniejsza niż ta pierwsza? No tak jak rozmawiamy, że pewnie drużyny wyciągają wnioski, to nas poznają i jakieś tam sposoby na rozpracowanie nas będą jakieś się pojawiały, także no pewnie będzie trudniej. Myślę właśnie, że no to kwestia też naszego podejścia do tego, żeby gdzieś tam nie odlecieć i właśnie tutaj ta droga, którą obraliśmy na początku, że gdzieś to przynosi efekty. I tutaj to konsekwencja będzie ważna, tak? Tutaj, żeby właśnie te mecze ostatnie pokazały, że gdzieś jesteśmy na dobrej drodze. A powiedz już tak na koniec, jesteś już sporo czasu w tym naszym Widzewie. Jakbyś miał wybrać top 3 meczów, które ci dostarczyły najwięcej adrenaliny, nie wiem, największe ciśnienie wywołały w tobie, największe dreszcze, to jakie by były to mecze? 3 razy Legia. No tutaj na pewno te Podbeskidzie, tak? Gdzieś tutaj gdzieś to, co przeżyliśmy, w sensie i awans, i gdzieś, mówię, ta otoczka meczu. Na pewno pozytywnym meczem był ten nasz debiut w Ekstraklasie, w sensie no tutaj z Widzewem, w sensie mój, to było takie pozytywne raczej przeżycie i gdzieś człowiek tak jechał właśnie taki z takim poczuciem takiej, nie wiem, radości. Nie wiem, tak w każdym meczu, co strzelałem bramkę, gdzieś ta radość była, także no tutaj tych meczy pewnie jeszcze w dalszej kolejności można wymieniać, bo pewnie każdy jest taki wyjątkowy i no wiadomo, że były też takie mocne gongi, ale najważniejsze się dotychczas podnosiliśmy po nich. No dobra, więc tak, pojawiła się ostatnia osoba, która zadaje pytanie, albo nawet, dobra, zróbmy tak jak było, 3 pytania szybkie, Łukasz, widzę, że poprosiłeś o głos, także zapraszam i będziemy ten pokój w sumie bardzo dobry, bo wydaje mi się, że i dużo ludzi i dosyć merytorycznie będziemy powoli kończyć, także Łukasz, zapraszamy. Cześć Dominik. Takie trochę pytanie porównawcze. Patrząc na pierwszą ligę Ekstraklasę, wydaje mi się, że w tej pierwszej lidze byliśmy tacy troszeczkę bardziej jednowymiarowi. Teraz bardziej ustawiamy się pod przeciwnika. I pytanie proste, czy rzeczywiście tak jest? No i jakoś to rozwiń. I będzie jedno pytanie, nie będę męczył. Cześć. No na pewno, tak jak ten mecz na przykład z Mielcem, tak, gdzieś nawet po naszych, nie wiem, otwarciach gry było widać, że próbujemy też troszeczkę dłuższym podaniem gdzieś właśnie tych rozwiązań gdzieś szukamy. No szczególnie pierwsza liga pokazała, że nie mogliśmy grać tak samo, bo gdzieś jej przeciwnik nas rozpracował, to już gdzieś musieliśmy szukać nowych rozwiązań właśnie gry. Także gdzieś, tak jak powiedziałeś też, no tutaj dużo zależy też od gry przeciwnika, bo też jest ta analiza przeciwnika przed meczem i szukamy właśnie tych słabszych stron, żeby je wykorzystać. No dobra, to jeszcze może jedno dopytanie. Czy zdarzyło się, że zmieniliśmy jakoś mocno podejście w przerwie? Bo mówię tu już o meczach Ekstraklasy, bo no, wydaje się, że nie... mi wydaje się, że nie wszystkie te mecze jednak, nie wszystkie te połowy gramy równe. Czy czasami nie wynika to z tego, że jest też jakaś szybka analiza w przerwie? Zgodzę się tutaj. Często właśnie te przerwy są, czyli w tym gramy praktycznie dwie różne połowy, tak jak na przykład nawet w Mielcu, tak?
No, to z jednej strony, tak jak w Mielcu, gdzieś reakcja gdzieś w szatni była dobra i właśnie gdzieś tutaj to pomogło, tak? Także no, też parę, pamiętam mecz z Legią, gdzieś też takie wyszliśmy do drugiej połowy troszeczkę lepiej, dużo lepiej. No, gdzieś właśnie w tym sezonie to właśnie faktycznie to jest prawda, że często się zdarza dwie różne połowy, także no, z różnym skutkiem, ale na razie też jest parę plusów z tego też tytułu. Dzięki za pytania, no i oby każdy kolejny mecz był dla Ciebie jeszcze lepszy i żebyśmy mieli jeszcze więcej radości z Waszej gry. Powodzenia. Dzięki wielkie. No dobra, to teraz takie ostatnie moje pytanie, w sumie stwierdzenie. Uważam, że Dominik Kun w tym sezonie zakończy sezon personalnie, piłkarsko, jako najlepszy statystycznie dotychczas. To znaczy uważam, że będzie dwucyfrówka, jeśli chodzi o asysty i bramki. Prawda czy nieprawda? No, w pierwszej lidze wypróbowałem taki wynik, że asystym będzie ciężko, ale jeśli chodzi o bramki, no to jestem na dobrej drodze, żeby tutaj to tak było, tak jak mówisz. No i super. I tego Ci życzymy. Oczywiście braku kontuzji i jak najlepszego wyniku sportowego. No i niestety muszę też powiedzieć, że jeśli chodzi o 3 punkty, to bratu dobrze życzyć nie możemy za 2 tygodnie, natomiast no co, dużo zdrowia, coraz więcej kilometrów, jeszcze lepszej wydolności, bo jak widzisz, z wiekiem już niekoniecznie to idzie gorzej, tylko czasami lepiej, chociażby taki Robert Lewandowski, który wygląda troszkę jak wino, czym starszy, tym lepszy, więc może też tak będzie, że zaczniesz biegać jeszcze więcej, więc tego Ci życzymy i oczywiście utrzymania, a może czegoś więcej w tym sezonie. Mam nadzieję, że jeszcze jakaś okazja będzie, aby porozmawiać. Może jak strzelisz hat-tricka, to jeszcze się jakoś tutaj uda zorganizować, może jakieś podsumowanie. Natomiast był to pokój numer 21. Naszym gościem, moim gościem, Sławka gościem i przede wszystkim całej społeczności Widzewa, kibiców Widzewa, był Dominik Kun, czyli nikogo tutaj nie zaskoczę, piłkarz i Widzewa, płuca Widzewa i człowiek orkiestra, który no, nosi ten fortepian grany przez trenera Niedźwiedzia, no bo chyba tutaj trener Niedźwiedź to wszystko stroi. Także bardzo Ci dziękuję za udział. Pewnie jeszcze słowo od Sławka i na tym kończymy ten pokój. Ode mnie dobranoc. Dziękuję.